która żyła z takim paraliżem przez dobre 13 lat, jak można żyć, jak najemnika mało, a dostarczyła nam wielkich emocji, a zwłaszcza w ojcu. Było to kilka dni po przeprowadzce z Krakowa. Ona nie przepadała za wychodzeniem z ojcem, bo ojciec za szybko chodził, a na z tych łagodnych jamników, póki nie zobaczyła w Krakowie ten łagodny, błotliwy jamniczy, suczka, tak dalej, jak zobaczyła szczura na podwórku. Nagle zobaczyliśmy inne zwierzę, innego psa, natychmiast. No i ojciec wyszedł do tak zwanego psiego parku. Nie było jeszcze trasy łazienkowskiej, były tylko ruiny zamku Ujazdowskiego. I tam zwłaszcza po tym, jak się kończył teatr telewizji, spotykało się ich grono, niezwykłe zresztą psie. No i ojciec ciągle dnia wyszedł z Janiczką i spuścił ją, i ona zniknęła. Ojciec bał się wrócić do domu, wiedząc, że to będzie jakiś dramat zupełnie. I tu chodził, i tak dalej. I kiedy zdecydował się, że na koniec, trzeba wracać do domu, wrócił. I ona zeszła do ojca, bardzo przepraszając, z pierwszego piętra, bo pomyliła piętro. Trafiła do domu, wróciła, tylko w związku z tym, że w Krakowie mieszkaliśmy na parterze, winda była dla niej rzeczą obcą, ale jeździliśmy na piąte piętro, więc ona czekała na klatce z schodowej. Potem ktoś nam opowiedział, wtedy nie było światła przy placu na Rozdrożu, że ona czekała na przejściu i przeszła z ludźmi. I pewnie puściła się do domu, bo nie czuła się pewnie z ojcem. To są jamniki, prawda? A później sam byłem świadkiem tego, jeszcze całkiem szczeniakowaty, kiedy goście u Jerzego Waldorfa, później bardzo się napraszał pod łaskami, siedzieli na kolanach, i bardzo to podtrzymał. Później wyszedł. Po paru minutach się okazało, że poszedł do pokoju, gdyby gabinetu Waldorfa, więc same antyki i tak dalej, dywan. I oczywiście nasikał na dywanie. Jak nie, to nie. Idziemy na wojnę. No więc, nie wiem, to nie miałby hołd dla jamników. Także wszyscy, którzy mieli do czynienia z jamnikiem, będą ci wdzięczni zawsze. Ale właściciele kotów. Drobny procesik.